razem z wami, abyśmy dzisiaj spojrzeli na Ewangelię Jana, ale nieco inaczej. Dlatego zachęcam was do tego, abyśmy byli już przygotowani na to, że za chwilę będziemy otwierać na różnych fragmentach właśnie tę księgę Nowego Testamentu. Ewangelia Jana. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym sensie część chociaż z was zobaczy dzisiaj to, czego być może do tej pory nie udało nam się zauważyć. Z informacji takich początkowych, jeżeli mówimy o Ewangelii Jana, możemy powiedzieć coś na temat autora, a mianowicie, że wydaje się, iż jest to apostoł Jan. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spojrzymy na osoby, które kompletowały treść Nowego Testamentu, wspólnie, razem, jednogłośnie nazwały tę księgę Ewangelią Jana. Więc miały pewność, że to napisał Jan. Dodatkowo też zauważamy, że ojcowie Kościoła są też jednego zdania, jeżeli chodzi o nadawanie autorstwa. Wszyscy ojcowie Kościoła również uznają Jana, syna Zebedeusza, jako autora tej Ewangelii. W samej Ewangelii zaś znajdujemy też kilka takich fragmentów, które pomagają nam określić, kim jest autor, a mianowicie rozdział 13, wersety 23 i 24. A chcę przypomnieć, że dzisiaj kilka fragmentów tej Ewangelii otworzymy. 13, 23, 24. Czytamy tam takie słowa. A jeden z uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. Nieważny jest teraz kontekst. Widzimy, że jest tutaj mowa o pewnym uczniu, którego Jezus miłuje i w jakąś interakcję wchodzi z Szymonem Piotrem. Dalej popatrzmy na rozdział 21, tutaj werset 7. Rozdział 21, werset 7. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Oczywiście, kiedy czytamy o tym, że jest tu mowa o jakimś uczniu, którego Jezus miłował, to nie znaczy, że innych uczniów Jezus nie miłował. Jest to po prostu specyficzne określenie danego jednego ucznia. I dalej patrzymy na wersety 20 oraz 24. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerze wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co Cię wyda? I werset 24. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Czyli z treści Ewangelii wynika, że tym, który pisze ową Ewangelię, jest uczeń umiłowany przez Jezusa. A inni są zgodni co do tego, że tym właśnie uczniem jest apostoł Jan. Więc możemy przyjąć, że właśnie uczeń Jezusa, apostoł Jan, jest rzeczywiście autorem tej Ewangelii. Ponadto też w Dziejach Apostolskich zauważymy apostoła Jana jako tego, który w dużej mierze współpracuje z apostołem Piotrem. Działają ewangelizacyjnie, dlatego możemy, wydaje mi się, mieć tę pewność, że chodzi o tego, a nie o innego Jana. A teraz zastanówmy się nad czasem, kiedy została spisana Ewangelia Jana. Jak myślicie, w jakich latach mniej więcej? Dokładnie tak, dokładnie tak. Końcówka właśnie, nawet niektórzy szacują pierwszego wieku po roku 95. Tak czy siak, mówi się o tym, iż Ewangelia Jana została spisana jako ostatnia księga Nowego Testamentu, jeżeli chodzi o chronologię, gdy mówimy o ujęciu czasu. Jako ostatnia księga Nowego Testamentu. Jest najmłodszą księgą, którą mamy w Piśmie Świętym. Dlatego rozumiemy, że wcześniej została spisana Apokalipsa tego samego autora. Więc kiedy patrzymy na Ewangelię Jana, możemy już założyć, co takiego, czy na jakiej bazie ten autor będzie pisał swoją Ewangelię, skoro ma takie, a nie inne doświadczenie z Bogiem po swoim pobycie na wyspie Patmos. Dlatego możemy się w dalszym kroku domyślić, że ta Ewangelia będzie przynajmniej nieco
inna od pozostałych Ewangelii, które znajdujemy w Nowym Testamencie. Więc o czym Jan będzie pisał? Zobaczmy, jaki Jan ma cel najpierw. To jest 20 rozdział, wersety 30-31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I dalej, 21 rozdział i 25 werset. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. A więc autor wybiera tylko i wyłącznie pewne historie z życia Jezusa po to, aby czytelnik, który zapozna się z treścią tej Ewangelii, mógł uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, i aby przez tę wiarę mógł odziedziczyć żywot wieczny. Jan wybiera konkretne rzeczy z życia Jezusa, żeby wzbudzić u ludzi wiarę i żeby ci ludzie mogli żyć. Dlatego też chciałbym, abyśmy teraz, skoro wiemy, jaki jest cel, spotkać się w tej Ewangelii z Jezusem, uwierzyć w Niego i przyjąć żywot wieczny, który nam oferuje, to zobaczmy, przez jakie, wydaje mi się, dwa główne spojrzenia dochodzi do tego celu apostoł Jan. I jeżeli, tak jak teraz przeczytaliśmy, na końcu widzimy Jana, który pisze o tym, że Jezus wiele rzeczy uczynił, wiele cudów sprawił na ludziach w swoim życiu, to dlatego też musimy zauważyć, dlaczego tak się w życiu Jezusa stało. Dlatego też Jan na początku w pewien konkretny sposób opisuje tego Jezusa. A więc widzimy, gdy czytamy rozdział pierwszy tej Ewangelii i wersety od 1 do 3, następujące słowa, dobrze nam znane. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy od 1 do 3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. No i oczywiście możemy też dołożyć werset 4, że widzimy, iż w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jan pisze tutaj coś niesamowitego, mianowicie o tym, że będzie pisał o Bogu, że było Słowo, Słowo ciałem się stało, że to ciało zamieszkało wśród nas. O tym ciele w następnych fragmentach mówi, że będziemy świadczyć, co widzieliśmy, czego doświadczyliśmy. O Jezusie Chrystusie. A więc zgodnie z definicją Jana, Jan pisze o Bogu i nie daje czytelnikowi żadnych złudzeń. Mówi, że to jest Bóg objawiony w ciele. On jest wieczny, On jest równy Bogu. Przez Niego wszystko powstało. W Nim było życie. Werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus przychodzi, aby objawić charakter Ojca. Pokazuje, jaki On jest. I nie daje całkowicie żadnych wątpliwości co do tego, kim jest Jezus i o czym będzie pisać. To jest Bóg, o Nim będę pisać. I któregoś razu do Jezusa przychodzi Filip, o tym czytamy w 14 rozdziale. Otwórzmy sobie wersety od 8 po 10. Znajdujemy tutaj takie słowa. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Tak długo jestem z wami, Filipie, i nie poznajesz mnie? I jeszcze prosisz, żebym ci objawił Ojca? Nie widzisz tego? Kolejny raz Jan chce pokazać, kim jest Jezus. Oczywiście wiemy, że uczniowie Jezusa pochodzili z mentalności semickiej, hebrajskiej, judaistycznej. I Żydom było bardzo trudno przyjąć to, że człowiek mógłby być Bogiem, czy też
w ludzkim ciele miałaby być zamknięta istota boska. I możemy zobaczyć chociażby jeden epizod z takiej mentalności, z takiego problemu myślowego ludzi w 5 rozdziale tej Ewangelii, wersety od 31 po 33. Czytamy tutaj takie słowa. Jezus daje przykład tego, jakich ma świadków na poparcie tego, kim jest. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale mówię to, abyście byli zbawieni. I dalej oczywiście możemy czytać kolejne fragmenty. Oczywiście wiemy, że w czasach, kiedy żył Jezus, nadal obowiązywała zasada dwóch świadków. Dobrze wiemy, każda sprawa ma być poręczona przez dwóch, inaczej jest traktowana jako fikcja. A zatem Jezus najpierw powołuje się na tego, który o nim świadczy, czyli na Jana. Dalej czytamy do wersetu 36. On był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A więc jest drugi świadek, dzieła. Jan, świadek. I dzieła też jako świadek. Dalej czytamy 37-38. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Prawdopodobnie chodzi tutaj o moment tego, kiedy Jezus został zanurzony w wodach Jordanu. Ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Tak więc Jezus wychodzi poza zasadę dwóch świadków i mówi, jest trzeci, jest Ojciec, który wydał świadectwo o mnie. I czytamy dalej. Werset 39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I jest czwarty świadek. Kim jest Jezus? Jeżeli mówi się, że pismo jest o Bogu, a Jezus mówi, że pismo jest o nim, to kim jest Jezus? Kim on jest? Albo jest szaleńcem, albo rzeczywiście tym, za kogo się podaje i na jakich świadków, którzy mówią, kim on jest. I to będzie nam bardzo potrzebne, żebyśmy zobaczyli, kim Jezus w perspektywie Ewangelii Jana jest, po doświadczeniach, które Jan przeżył tam w więzieniu na Patmos, w wizjach, kiedy zobaczył tego Jezusa, takiego, a nie innego. A teraz trochę, żeby nas zainteresować jeszcze bardziej. Gdy myślimy o Ewangelii Jana, to jakie szczególne cuda są opisane tylko w tej Ewangelii? Jak myślicie, jakie? O jakich cudach wspomina tylko Jan i żaden inny ewangelista? Oczywiście, wesele w Kanie, woda w wino, dokładnie tak. Co jeszcze? Chyba tak. Tam jeszcze słyszałem kolejną odpowiedź. Nie słyszę niestety. Wieczerza. No wieczerza też jest u innych opisana, ale może nie tak jak u Jana. Na pewno Jan to inaczej opisuje. Mamy chociażby sadzawkę w Beteździe i ten cud, który tam się dokonał. Mamy wzbudzenie zmartwych u Łazarza. Mamy właśnie to, co było powiedziane, wesele w Kanie Galilejskim. Jan właśnie wybiera nieco inne na ogół, bo też spotykamy się z pewnymi tymi samymi, jak na przykład nakarmienie tłumów, właśnie po to, żeby osiągnąć swój cel, o którym pisze na samym końcu. To wszystko ma swój cel, że Jan wybiera zupełnie inne cuda niż pozostali. Teraz wyobraźmy sobie, przechodzimy do drugiego jakby wątku, że jesteśmy takim Janem. Jest rok około 95 naszej ery. Jan jest po napisaniu Apokalipsy i w pewnym momencie przychodzi do niego pewien człowiek, być może młody chrześcijanin, nie wiem, i mówi, Janie,
Jesteś najstarszym żyjącym albo jedynym żyjącym uczniem, który widział Jezusa na własne oczy. Powiedz mi, jaki był Jezus. Co On mówił, czego nauczał, jak się zachowywał. A kiedy uzdrawiał, jaki był przy tym? A wtedy w świątyni, kiedy powywracał te stoły, jak wyglądał Jego gniew? Kiedy Ciebie uczył, kiedy z Tobą wędrował, o czym Tobie mówił? Powiedz mi, jaki był Jezus? Jakiego Jezusa ja przyjąłem? Powiedz mi więcej o Nim niż to, co już wiem. I być może było więcej osób, które przychodziło do Jana i pytało się o to, jaki był Jezus, Jan ostatni żyjący. I co On ma tym ludziom powiedzieć? Tym ludziom, którzy są młodzi, którzy mają może po 20-30 lat, kiedy uwierzyli, a zanim się urodzili, Jezus już został ukrzyżowany. A Jan jednak tego Jezusa widział. To co ten Jan ma powiedzieć tym ludziom takiego wyjątkowego, żeby ich pocieszyć, zachęcić, wzmocnić? Co takiego mógłby im przekazać? On jako ostatni żyjący świadek. Co napisze ludziom? Otwórzmy drugi rozdział. Chciałbym, żebyśmy zauważyli pewną rzecz. Gdy mówimy o weselu w Kanie Galilejskiej, o której już zostało wspomniane, popatrzmy na wersety od 3 po 8. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. Rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. Krótki opis cudu. To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, jest informacja, że Jezus nie musiał podchodzić do tych bukłaków, do tych stągwi, nie musiał dotykać wody, nie musiał dotykać beczek, w których to wszystko się znajdowało. Po prostu powiedział: idźcie, naczerpnijcie, zanieście gospodarzowi. Jezusa prawdopodobnie nie było przy tych stągwiach. I dzieje się cud. Jezus tylko mówi, niczego nie dotyka. I dlaczego to jest takie ważne? Chodźmy dalej. Rozdział 4. Wersety od 45 po 50. Czytamy. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzeczy do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. I jak znamy dalej historię, zakończyła się pozytywnie. Jezus nie musiał się udać do tego syna dworzanina i tam go dotknąć, uzdrowić. Bez dotyku kolejny raz. Nie musiało go być tam na miejscu. Chodźmy dalej. 5 rozdział, wersety od 5 do 9. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie i wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Znowu Jezus nie musiał go dotykać. Nie musiał nastąpić ten fizyczny kontakt. Po prostu Jezus rzekł słowo i stało się. Idziemy dalej. Pomijamy 6 rozdział, gdzie czytamy o nakarmieniu 5000, bo tam widzimy, jaki jest cel tego cudu.
Mianowicie, że Jezus chce pokazać naukę, iż On jest tym chlebem żywym. To ma swoje konkretne zastosowanie. Idziemy dalej. Chodźmy do rozdziału 9, wersetów od 1 do 8. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła Jego, tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. I odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Ktoś powie: ale moment, tutaj dotyk przecież następuje. Jezus splunął i namaścił jego oczy tym błotem, które stworzył. No tak, ale posłał tego człowieka do sadzawki Syloe, a jak powiadają niektórzy teolodzy bibliści, ponoć sadzawka Syloe od tego miejsca, o którym czytamy w tym momencie, znajduje się na drugim końcu miejscowości, w której byli. Tak więc niewidomy miał trochę do przejścia. Jezus znowu nie był przy nim tam, gdy ten się obmył i stał się cud. Kolejny raz nie ma tego fizycznego w chwili cudu kontaktu z Jezusem. I jeszcze chociażby rozdział 11, wersety od 41 po 44. Historia wskrzeszenia Łazarza. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Kolejny raz Jezus nie musiał podejść do danej osoby, w tym przypadku do nieboszczyka, dotknąć go i stworzyć to. To jest szczególna perspektywa, którą chce przedstawić Jan. Ostatni żyjący świadek. Wszystkie te cuda, które zauważyliśmy w tym momencie, one odbywały się, podkreślam to kolejny raz, bez dotyku Jezusa w momencie, kiedy to wszystko, co wspaniałe, się wydarzyło. I jest wielu ludzi, którzy w czasach Jana nie mieli tej sposobności, żeby spotkać się z Jezusem, żeby doświadczyć Jego miłosiernego dotyku, Jego nauki. Nie ma takiej możliwości. Co chce swojemu czytelnikowi przekazać Jan? Chyba Jan chce nam powiedzieć, że moc Boża nie jest ograniczona do konkretnego miejsca i czasu. Bóg nie był ograniczony ciałem, w którym się znajdował. Bóg nie jest ograniczony w czynieniu wspaniałych rzeczy. Boża moc nie jest oparta też na tym, czy ktoś Jezusa zobaczył, czy go nie zobaczył, czy słyszał Jego nauki, czy też nie, jak wielu mniema, że gdy uda się w święte miejsce, to tam nabędzie tej takiej pobożności, przez którą nawet poczuje, że Jego skrzydła wiary się jakoś tak roznoszą. Po to są przecież budowane sanktuaria, miejsca, gdzie są sprowadzane pewne relikwie, artefakty, które mają za zadanie jakby uświęcić tych, którzy pielgrzymują na te miejsca. Jan mówi: nie o to chodzi. Nie musisz być tam. To nie jest takie ważne. To nie ma różnicy, czy widziałeś, czy nie widziałeś. Popatrzmy na rozdział 17, na wersety od 19 po 21, fragment z tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Jezus modli się i mówi o swoich uczniach:
I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jan pokazuje, że Jezus modlił się nie tylko za tę dwunastkę, która mu towarzyszyła, ale za kolejnych uczniów, którzy przyjęliby wiarę ze względu na zwiastowaną Ewangelię. To nie jest tak, że szczególne błogosławieństwo jest tylko dla tych, którzy byli blisko Jezusa, którzy żyli w tych czasach, którzy słyszeli Jego kazania, czy też widzieli cuda, których dokonywał. To nie jest tak, że trzeba być apostołem, który żył 2000 lat temu, aby doświadczyć tego, nie wiem, wyższego stanu uduchowienia, pobożności. To nie tak. Jezus modlił się za każdego z was, za mnie. Za ciebie, droga siostro, i za ciebie, bracie. Żebyście wierzyli. Nie ma różnicy. Czy widziałeś, czy nie widziałeś? Nie ma różnicy. Jezus nie jest ograniczony. Dlatego chodźmy do rozdziału 20. Powoli będziemy też zmierzać do końca. Tutaj wersety od 24 chciałbym, abyśmy przeczytali po 29. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kto z was widział Jezusa na własne oczy? Kto żył 2000 lat temu około? Jesteście nazwani ludźmi błogosławionymi przez Jezusa. To dla was jest przygotowany ten szczególny dar. Dla was, dla nas wszystkich. Bo to jest prawdziwe błogosławieństwo. Kiedy coś zobaczymy na własne oczy, no fakt, czasami zdarza się, powiemy: własnym oczom nie wierzę. Ale powiemy: doświadczenie. Widziałem, zobaczyłem, no na własne oczy. Doświadczenie, to jest już wiedza. Ale prawdziwa wiara wynika z tego, że się nie widziało, a się to przyjmuje. Wiara jest tym przeświadczeniem, pewnością tego, czego się spodziewamy, jak podaje nam autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale tegoż listu. Czyż nie? Dlatego jest dla nas przygotowane szczególne błogosławieństwo, bo ci, którzy widzieli około 2000 lat temu Jezusa, oni nie mogli zbudować takiej wiary, jaką my budujemy. Oni nie mogli tak zaufać tym wszystkim obietnicom Chrystusa, jak my, bo my jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na to, co znajdziemy w Piśmie, jak się pomodlimy i jaka będzie odpowiedź naszej modlitwy. My nie zobaczymy potwierdzenia na własne oczy w postaci Jezusa chodzącego, nauczającego. Przynajmniej, jak to się mówi, nie w tym życiu. I dlatego jesteśmy bardziej błogosławieni. I dalej Jezus mówi w 16 rozdziale, wersety od 5 do 7. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełni serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A zatem naszym błogosławieństwem w następstwie jest i też to, że drugi pocieszyciel, Duch Święty, jest nam dany. Jak powiedzieliśmy wcześniej, Bóg nie jest ograniczony przestrzenią i czasem, by czynić te wszystkie niesamowite rzeczy w twoim czy moim życiu. Lepiej, że będziecie beze mnie, a kiedy będzie drugi pocieszyciel.
Gdy czytamy tę Ewangelię, widzimy ludzi, widzimy historię, w których znajdujemy postacie, jakie rozpaczliwie potrzebują przebaczenia grzechów czy też uleczenia. To jest szczególna perspektywa Jana. Bardzo często jest tak, że ci ludzie właśnie oczekują, iż Jezus przyjdzie, tak jak ówcześni znachorowie, cudotwórcy, dotknie się, albo jak Naaman wierzył, że prorok wykona obrzęd potrząsania i wtedy, a ten go odsyła z kwitkiem, mówi, idź się obmyj 7 razy. Ludzie potrzebują, mówią, chcę tego dotyku, przyjdź, dotknij się, coś zrób, będzie dobrze. Ale nie, Jezus mówi, tak nie musi być. To nie jest tak, żeby droga siostro, drogi bracie, w twoim życiu działy się niesamowite rzeczy. To, że musisz być przy Jezusie, bo gdybyś 2000 lat temu żyła czy żył, to wtedy by się to wszystko działo. Wtedy mielibyśmy wiarę. To nie tak. To nie tak. Dzisiaj jest ten czas, kiedy my możemy prawdziwie zbudować naszą wiarę. I to jest szczególne dla nas błogosławieństwo. On modlił się za każdego z nas, abyśmy byli jedno. Zależy mu na tobie i na mnie. I chce, abyśmy byli jedno i doświadczali niesamowitych rzeczy, bo jego Kościół zawsze, kiedy był razem, zawsze doświadczał niesamowitych cudów. Choć tego Jezusa na miejscu już nie było, a był pocieszyciel. I ostatnia rzecz, która miałaby to uzupełnić. Chciałbym wam powiedzieć i sprawdźcie to proszę w domu, czy tak się sprawy mają, bądźcie jak Berejczycy. W 3 rozdziale tej Ewangelii czytamy o rozmowie z Nikodemem. W 4 rozdziale o Samarytance, to co było wspomniane wcześniej. W 5 rozdziale czytamy historię nad sadzawką Betesda, a w 10 o rozmowie ze ślepym od urodzenia. W każdej z tych historii widzimy, że Jezus podchodzi do indywidualnej osoby. Gdy popatrzymy chociażby na Nikodema, Jezus przychodzi do niego, do domu. Ma czas. Wielu ludzi dzisiaj myśli o tym, że są tak grzeszni, że muszą sobie pewne sprawy najpierw poukładać, a dopiero potem mogą przyjść do Jezusa ze swoimi problemami, albo myślą, że moje problemy to w sumie takie byle jakie problemy, choć jest mi w życiu bardzo ciężko, no bo przecież na tym świecie są inni, którzy mają o wiele gorzej niż ja, to co ja Panu Bogu będę zawracać gitarę, On ma poważniejsze sprawy na głowie, ja się zajmę swoim na osobności. Powiemy, nas to nie dotyczy, no bo jesteśmy ludźmi naprawdę wierzącymi w to, że Jezus rychło powróci. Ale w naszej społeczności, w kraju, w którym żyjemy, jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie tak funkcjonują, tak myślą, tak wierzą. Ja takich wielu spotkałem. I Jezus ma czas na każdą osobę indywidualnie. Do każdego przychodzi. Możemy mówić o rozmowie z Piłatem, o rozmowie z innymi jeszcze. Jezus ma czas dla ciebie i dla mnie. I nie odrzuci precz nikogo, kto przychodzi ze szczerym sercem. Dlatego nie musimy zazdrościć Janowi, do którego byśmy mogli przyjść i zapytać, powiedz nam coś o Jezusie, bo Ty Go widziałeś. Ty jesteś tak szczególnie błogosławiony. A Jan mówi, wiesz co? Tak naprawdę to Wy jesteście błogosławieni. Bo ja widziałem, ja wiem, co ja widziałem. Ja to mam w głowie, moje oczy tego doświadczyły, tak? Nic specjalnego. To tak jak się widzi samochód przejeżdżający czy bryczkę. Jest, jest. Fakt zaliczone. Ale uwierzyć w coś, czego się nie widziało, to dopiero trzeba mieć wiarę. A wiara, jak wiemy, jest darem od Boga. Jeżeli wy wszyscy jesteście na tym miejscu i szukacie Boga w swoim sercu, to znaczy, że jesteście ubłogosławieni darem wiary, jaki nie miał żaden z apostołów. Żaden z bohaterów żyjących w czasach Jezusa. Nikt. Jesteście szczególnie błogosławieni. I nigdy wam tej wiary nie odbierze. Bo nikt nie będzie mógł wam powiedzieć, że to nieprawda, że Jezus chodził. Powiecie sobie, wiesz swoje, ale ja uwierzyłem. Ja mam tę pewność. To nie jest tak, że ja jakiemuś obcemu człowiekowi, nauczycielowi, chodzącemu od miasta do miasta w Izraelu będę wierzyć.
Nie, wy prawdziwie wierzycie w Jezusa Chrystusa i to jest coś, czego wam nikt nigdy nie odbierze, bo to jest dar wiary. Jesteście szczególnie błogosławieni. I na koniec, rozdział 21, werset 23. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń, mowa o Janie, nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Wielu ludzi w czasach Jana wierzyło w to, że Jan żywo doczeka powrotu Jezusa. Ale Jan mówi, tak nie jest. Może być tak, że wielu z nas żywo nie doczeka przyjścia Jezusa. Może być tak, że nawet w snach, które czasami przychodzą do nas od Pana, nigdy nie zobaczymy Pana. Ale Jan mówi, ale to nie szkodzi. Macie większe błogosławieństwo, a Jezus ma dla was czas. Jest dostępny dla każdego z was. I chce wam błogosławić, chce czynić cuda w waszym życiu. On nie jest niczym ograniczony. Masz problemy? To Jezus chce przyjść i chce je rozwiązać. Bo Jezus jest Bogiem, a Bóg w żaden sposób nie będzie podlegał naszym ograniczeniom. Tak więc nie mamy się czego martwić, bo jeżeli wierzę, to mówi się, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Dlatego, drodzy, w tych trudnych czasach, silnie zachęcających nas do porzucenia wiary, wierzcie, bo jesteście szczególnie błogosławieni i za was, za zbór we Wrocławiu, modlił się sam Jezus, żebyście byli jedno. Więc korzystajcie i czerpcie z tych cudów, które ma dla was przygotowany Jezus Chrystus. Amen.